wcześniej jednak wyjątkowa lekcja polskiej historii w nowojorskim Central Parku. Kim był Władysław Jagiełło? Jaką rolę odegrała w naszej historii bitwa pod Grunwaldem? Na te i inne pytania odpowiadano w ramach Dni Polskiego Dziedzictwa. Bitwa wygrana, to trzeba się uśmiechnąć. Tak wygląda żywa lekcja polskiej historii w zielonym sercu Nowego Jorku. Starsi i młodsi, a także rodziny z dziećmi skorzystali z wyjątkowej akcji edukacyjnej pod pomnikiem króla Jagiełły. Tego typu wydarzenia mają na celu promowanie dziedzictwa polskiego zarówno wśród Polonii, jak i wśród Amerykanów, jak i turystów z całego świata, którzy przybywają tutaj do Central Parku. Jak wskazują organizatorzy, chociaż historia jest dzisiaj dostępna od ręki w internecie, to wspólne spotkania zacieśniają więzy pomiędzy pokoleniami Polaków w Stanach Zjednoczonych. Jest nas sporo Polaków i chyba warto przypominać dzieciom, zapoznawać ich z tą naszą historią, z naszymi obyczajami. Najmłodsi taką lekcją historii i sztuki byli zachwyceni. Obraz Matejki robi na mnie takie wrażenie, dlatego że pokazuje polską historię i pokazuje, jak to wyglądało. Żywa lekcja historii zakończyła się piknikiem z konkursami i poczęstunkiem, a także nagrodami dla najmłodszych.